Wypalanie traw w Polsce to prawdziwa plaga. Blisko 95% wiosennych pożarów jest spowodowana działalnością człowieka. Najwięcej pożarów traw powstaje na początku wiosny, w marcu i kwietniu. Najwięcej pożarów traw odnotowano w województwie mazowieckim. Tylko w 2014 roku było ich 7269. Podczas akcji gaszenia pożarów traw strażacy spędzili około 300 dni. W akcjach wykorzystano 35 tysięcy metrów sześciennych wody. Tyle wody wypełniłoby 14 olimpijskich basenów. Spłonęło 3 tysiące hektarów pól, łąk i nieużytków rolnych. Jest to teren porównywalny do ponad 2700 boisk piłkarskich. Najwięcej interwencji Straży Pożarnej odnotowano w powiatach. Wołomiński 742, Radomski 714, Piaseczyński 687. Warszawa 504, Otwocki 373, Nowodworski 370, Szydłowiecki 319. Największe wzrosty pożarów w porównaniu z rokiem 2013 odnotowano w powiatach. Przysłuski wzrost o 239%, Miński wzrost o 177%, Żyrardowski wzrost o 174%, Ostrołęcki wzrost o 156%, w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego koszty akcji oraz straty spowodowane przez wypalanie traw wyniosły około 1,5 miliona złotych. Jest to równowartość około 187 500 posiłków dla dzieci w szkołach. Wypalanie traw to jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska. Zamiast nawozić, wyjaławia glebę, płonące trawy, pola to pułapka dla zwierząt. Giną nie tylko żaby, jaszczurki czy jeże, ale nawet kuny czy lisy. Przede wszystkim jednak ogień to śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Co roku w pożarach traw ponosi śmierć kilkanaście osób, a kilkadziesiąt odnosi obrażenia. Wypalanie traw zabija. Nie podpalaj, nie zabijaj.